Cześć wszystkim, jestem Faga, a dzisiaj wraz z Demem postanowiliśmy zrobić Q&A na naszym Discordzie i składu. Wstawiliśmy post o tym, abyście właśnie zadali pytania i kilka pytań dostaliśmy, że kilka, trochę tych pytań ogółem jest, ale nie będę długo przedłużał, lecimy. A to pierwsze pytanie dla ciebie, Faga. Jak poznałeś się ze swoją dziewczyną, szczerze? Szczerze? Zaczęło się od tego, że po prostu gdzieś tam na Snapie się mieliśmy i przy okazji też na Messengerze się okazało, że mamy siebie na Facebooku i w pewnym momencie po prostu napisała, czy się znamy i w ogóle. No i jakoś tak zaczęliśmy ze sobą pisać w sumie i tak jakoś wyszło. Okej, okay. Drugie pytanie jest do mnie. Czemu lubisz lisy aż tak bardzo? Odpowiedź to jest, lisy są połączeniem kota i psa i jeśli dużo osób właśnie się pyta, jesteś psiarą czy kociarą, albo jesteś psiarem czy kociarem, nie wiem, w męskiej wersji nie znam tego, ale chyba dobrze to powiedziałem. Jak coś na to Faga mnie tutaj poprawi w montażu albo coś. Okay. I jeżeli zapytasz się mnie o to coś, to ja powiem, że jestem lisiarzem, ponieważ lis to jest taki kot i pies właśnie połączony w jednym. Są bardzo sprytne, są bardzo mądre. Faktem są trochę takimi pasożytami środowiska, bo nie dają nic od siebie, a biorą tylko, aczkolwiek są także jakby bardzo słodziutkie i milutkie. Nie wszystkie oczywiście, aczkolwiek wiem, że jeśli myślę właśnie takiego lisa domowego, albo oswojonego na przykład do jakiegoś zoo czy coś w tym stylu, to bardzo miło się spędza z nim czas, ale bardzo śmierdzi, więc to jest jego minus. Dobra. Okay. Kolejne pytanie od Tiska, to jest chyba dla nas obydwu. Kiedy będzie drunk stream, jeśli będzie? Faga, chcesz odpowiedzieć pierwszy? Mogę pierwszy odpowiedzieć. Ja osobiście na razie żadnego drunk streama nie planuję. Bo jakoś nie jestem tego typu streamerem, że tak to ujmę. Ale może kiedyś w przyszłości, wizji. To ja na pewno nie będę tego robić, ponieważ po pierwsze nie chcę na razie udostępniać mojej twarzy tak publicznie na tym kanale, tak na 100%. Wiem, że na kilku kanałach już to robiłem, taka podpowiedź. Jeżeli ktoś by faktycznie chciał się doszukiwać, jak wyglądam. Aczkolwiek przez to, że nie streamuję, tym bardziej nie mam w planach akurat takiego streama robić. Okej, no to kolejne pytanie może. Możesz przeczytać. Dla nas obydwóch, jakie gry lubicie? No to możemy wymienić po trzy może takie gry. No to możesz pierwszy tym razem. Tak, dobra, okej. Okay. No ja na pewno lubię Minecrafta. To jest chyba jasne, że uwielbiam tą grę. Uwielbiam tak samo Gothica. Gothic to jest bardzo sentymentalna dla mnie gra. I bardzo, bardzo dobra, jak chodzi o fabułę. Mechaniki już są takie średnie, aczkolwiek co się spodziewać po takiej starej grze. Na pewno czekam teraz na remake'a właśnie Gothica i myślę, że będzie bardzo fajny. Trzecią grą myślę, że to jest cała seria, czy dwie gry w sumie, bo całej serii takie nie grałem, ale to jest GTA San Andreas i GTA 5. To są dwie takie serie z Grand Theft Auto, które uwielbiam. Bardziej San Andreas ze względu na to, że nagrałem się na RP różnych w Sampie czy coś ten deseń i po prostu kocham postać CJ'a. No i elegancko, to tak w sumie moje takie trzy gry, to na pewno Minecraft oczywiście na pierwszym miejscu, bo już tego Minecrafta trochę gram od samego początku praktycznie. To była w sumie pierwsza gra, którą grałem tak regularnie, że tak to ujmę i często. To ja miałem pierwszą grą, to było chyba Crash Bandicoot, tak to. To znam to. Drugą grą, Counter-Strike Global Offensive na pewno, też już trochę godzin w niego przegrałem w sumie. I na trzecie miejsce to akurat wątpię, żeby ktoś znał tę grę, jest to taka dosyć stara gra, na której też się wychowałem gdzieś tam. Jest to Ósmy Cud Świata. Jest to taka gra trochę strategiczna, trochę wiesz, tego typu rzeczy. I właśnie lubię tego typu gry i ona była taką właśnie pierwszą moją strategiczną grą, w którą się wciągnąłem i którą naprawdę grałem. Plus była to też gra polskiej produkcji, więc no. Nie znam, aczkolwiek może kiedyś zagram. Dobra, drugie pytanie ponownie do nas. Jak masz na imię? To ja mogę zacząć, mam na imię Mateusz. A ja mam na imię Grzegorz, chociaż wolę, żeby ktoś używał na przykład Grzesiek albo coś w tym stylu, jakieś zdrobnienie, bo Grzegorz to jest takie, brzmi strasznie, strasznie poważnie to brzmi i to do mnie totalnie nie pasuje. Dokładnie. Znowu pytanie dla nas, dlaczego nagrywasz na ety i co cię zainspirowało? Faga, może zacząć.
Okej, okay. Na pewno mnie zainspirowało to, że gdzieś tam, jak jeszcze oglądałem YouTube'a, tak głównie Minecraftowego, to tam, w tamtych czasach, był ktoś taki, jak na przykład jeszcze polski pingwin wtedy, nie było wtedy jeszcze gościa, co się nazywał Stew, tylko był polski pingwin wtedy jeszcze. I był przede wszystkim pierwszy sezon Kwadratowej Masakry i to mnie mega właśnie zainspirowało do twórczości na YouTubie. Chciałem właśnie nagrywać tego Minecrafta, tak samo jak te wszystkie osoby z Kwadratowej. No i właśnie tak jakoś wyszło, że w końcu zacząłem nagrywać. Ja zacząłem nagrywać, ponieważ chciałem się w czymś sprawdzić. No, oglądałem się trochę JJ Jokera. Powiem, że JJ Joker właśnie mnie zainspirował do tego, żeby nagrywać. Dlatego wstęp mój najczęściej jest Witwas, jestem Demogames. Z szacunku do JJ Jokera, który zawsze się witał Witwas, ja jestem JJ Joker. No, a zacząłem nagrywać w sumie dla pasji, ponieważ spodobało mi się to, i potem, jak już mi się wkręciłem w to, co cały czas się uczyłem tego, no mało profesjonalnego, ale dalej montażu i gadania do widzów, żeby było to ciekawe i można było mnie jakoś tak słuchać, choć sprzęt dalej mam taki średniawy, to myślę, że jeżeli kiedyś miałbym lepszy sprzęt, to mógłbym na spokojnie jakieś 10-minutowe komentarze, tak jak Technoblade, robić, bo potrafię tak rozgadać się na jakiś temat i z tego, co słyszałem od wielu, to bardzo miło mi się słucha. No to prawda akurat. Potwierdzam. Okej. Dobra. Kolejne pytanie to jest do mnie. Ile masz lat? Mam w tym roku 19 lat. Drugie pytanie do mnie. Jakie osoby najbardziej lubisz oprócz Fagusia? Bardzo lubię Kebuo i Admur Kurkso. Są to moi najlepsi przyjaciele. No i chyba nie muszę więcej wymieniać, bo dwie osoby to wystarczy. No, w sumie racja. Dla ciebie pytanie, Faga, jak poznałeś się ze Steve'em? Okej, zaczęło się od tego, że był sobie taki youtuber jak Domczak. On tam miał wtedy około 1000 subów, pamiętam. Ja wtedy jeszcze na YouTubie nie działałem tak naprawdę, Steve'cie już coś tam działał. I właśnie na tym serwerze u Domczaka Steve'cie był po prostu moderatorem i ja często na tym serwerze budowałem jakieś duże domki w ogóle i często właśnie Steve'cia prosiłem o flya, bo potrzebowałem go do budowania. I tak jakoś kiedyś się mnie zapytał, czy wbiję na TeamSpeak'a do nich, no i wbiłem i tak jakoś właśnie Steve'cie do mnie. Czy będziemy razem grać? No i zaczęliśmy razem grać sobie. Okej, teraz pytanie dla nas obydwu. Przez to, że miałem kombo dwóch pytań, to może ty zaczniesz. Jakie rzeczy was wkurzają? Jakie rzeczy was wkurzają? Okej. Mnie na pewno wkurza to, że na przykład ktoś się na przykład śmieje z mojej pasji w ogóle. Bo są osoby, które na przykład właśnie się śmieją z tego, że ohoho, to na przykład sobie olewam szkołę, robię YouTube'a i tak naprawdę moim zdaniem takie osoby nie powinny się z tego śmiać, bo robię to, co lubię i nikt mi nie może powiedzieć, że przestań robić YouTube'a, zajmij się szkołą, wiesz o co chodzi. Ja robię to, co lubię i trudno, no. A mnie irytuje praktycznie wszystko. Ostatnio bardzo irytują mnie kobiety. Nie, że jestem seksistą aż takim mocnym, żeby wiecie. Prywatnie tego nie powiem, aczkolwiek bardzo irytują mnie różne dziewczyny już dłuższego w sumie czasu. I tak samo nienawidzę wyśmiewania się albo wymądrzania z różnych rzeczy i udawania, że się na czymś znasz, a tak jakby się w ogóle na tym nie znasz. Tak samo nienawidzę ludzi, którzy wywyższają się od innych, pokazują, jacy to oni nie są, a tak naprawdę są nikim. Tak jak my wszyscy. Bo nikt w życiu nie jest kimś. Każdy jest nikim w jakimś To stopniu. prawda, to prawda. Dobra, kolejne pytanko teraz dla ciebie leci. Co ci się podoba w FC? O, na pewno jej poczucie humoru i to, że jest szczera przede wszystkim. To tak głównie. Okej, chyba wystarczy. Jaka jest twoja wymarzona dziewczyna? Na pewno to będzie e-girl, babka, która nie napierdala dużo makijażu w buźkę. Czy mogę przeklinać na tym filmie, aczkolwiek najwyżej to wypikam. Możesz, możesz, Tak mi się śmiało. wymknęło. No, na pewno babka, która nie daje właśnie dużo makijażu na swoją buzię i nie jest taką typową kujonką czy coś w tym stylu. Ma tak samo dobre poczucie humoru i zrozumie moje poczucie humoru, ponieważ moje poczucie humoru jest ciężko zrozumieć. Wiele kobiet właśnie nie rozumie mojego humoru, bo ja jestem takim trochę nerdowskim, trochę
chamskim gościem, który faktycznie jakby jego humor polega na ciągłym sarkazmie albo nawiązaniach do różnych gier, seriali czy filmów, albo komiksów. Okej, okay, możemy do kolejnego pytania przejść. Elegancko okay. Poszło. Tutaj jest, co byście wybrali, matkę czy dziewczyny? Nie wiem, czy chcemy na to odpowiadać. Nie, ja bym na to nie odpowiadał, to jest takie mega mocne pytanie akurat. Tak. Dobra, teraz pytania z treścią, co byś wybrał z tą samą regułą. Okej. Okay. Tatę czy mamę dla fagi? Chyba mamę, mimo wszystko. Dla mnie faga czy dziewczynę? Jeśli miałbym dziewczynę, to raczej wybrałbym kumpla, więc fagę. No i to szanuję. Willy czy przyjaciół? Willy, czyli Willy chyba chodzi o willę chyba chodzi, wiesz? To jest willa. No willę chyba to chodzi. Przyjaciół. Przyjaciele są najważniejsze w jego życiu. O, i zajebiście. Dla ciebie zostać prezydentem czy dyktatorem? Kurde, szczerze? Prezydent i luj. Ja bym wybrał dyktatorem, ale... Ja jestem prezydentem, ja bym sobie siedział na dupie, nic nie robił. I tyle, ja bym wszystko podpisywał, jak obecny. Nie no, śmieję się oczywiście. Tutaj ale... dla nas obydwu. Aha, dobra, dokończ. Ale no, jednak prezydenta bym wybrał jakoś tak. I to tyle. Ile lat chcecie streamować na ET? Mogę zacząć, jak chcesz. Możesz. Nie streamuję. Proszę, uwaga. Okej, to było szybkie. Ja myślę, że tak na pewno streamerkę chciałbym ciągnąć do, myślę, max 35 roku życia, albo i dłużej. Zobaczymy, ja teraz mam dopiero 19 lat, więc wiecie, dużo jeszcze przede mną. Zobaczymy w ogóle, czy wyjdzie to wszystko z tym streamowaniem i tak dalej. Okej, koty czy psy? Ja osobiście wolę koty. Ja psy. Okej. Jeśli miałbym wybrać pomiędzy kotem a psem, nie miałbym odpowiedzi list, to wybrałbym psa. Bardziej lubię psy, bo koty są trochę irytujące niekiedy. Ja właśnie jakoś koty lubię bardziej, nie wiem, jakoś tak po prostu. Aha, rozumiem. Dobra, jeżeli zignorujecie któreś... A, ty, wait. To będzie, okay, będzie cięcie, spokojnie. Ile się znacie? O, to jest akurat ciekawe pytanie. Kiedy ja dołączyłem do tego, na Januszowice? Myślę, że to będzie około, nie wiem, 7 miesięcy, myślę, albo 6, tak, około pół tak. Roku będzie na pewno. To jest na 100%. A nie, już widzę, że nie. Ile? 5 miesięcy. Okej. Ponieważ... To prawie ten. No, prawie pół roku. Zaczęło się od tego, że, bo na pewno też was ciekawi, jak się poznaliśmy, zaczęło się od tego, że dostałem się na Januszowice i słyszałem, że Faga jest totalnym bogiem na Januszowicach, ile on nie potrafi. I stwierdziłem, ej, dobra, może ten gościu mnie coś tam jeszcze poduczy, może będę jeszcze lepszy w Minecrafta, czy też ten design. Poszedłem z nim na 1v1 i wygrałem. No jakoś później sobie zaczęliśmy grać razem i tak wyszło. Bez kitu, tak, się jakoś tak się zaprzyjaźniliśmy. No, jakoś tak wyszło. Dobra, jak powstał Ice Squad? To chyba ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Możesz, jak... Bo ja jestem starym członkiem Ice Squadu. Ice Squad kiedyś to była grupa takiego gościa jak Husty. Jeżeli to oglądasz, to serdecznie się pozdrawiam. Tam razem z Adikiem, Marcinkiem, kiedyś to chyba był Maron, z tego co pamiętam. I Flexu chyba, z tego co pamiętam, jeszcze tam był. Ktoś jeszcze chyba też był, jakiś Kafi czy coś w tym stylu, nie pamiętam go to teraz dokładniej. Myśmy mieli taką grupę YouTube'ową, typowo z Minecrafta, do grania na hardkorach i tym podobne. I teraz stwierdziliśmy, bo chcieliśmy właśnie z Fagą, tam gadaliśmy kiedyś, że może zrobimy jakąś taką właśnie grupę takich ziomków, którzy grają sobie w gierki. I stwierdziłem, ej, nie ma Ice Squadu już. Czemu nie zrobilibyśmy taki comeback Ice Squadu z nazwą tym samą, aczkolwiek totalnie jakby inne spojrzenie na tą grupę, czyli jesteśmy ziomkami, którzy nie grają tylko w Minecrafta na hardkorach, tylko głównie gramy w Minecrafta, to fakt, aczkolwiek gramy tak samo w inne gry i tak jak w Gatikwona właśnie sobie graliśmy, czy może kiedyś zrobimy jeszcze jakieś inne odcinki z gier, po prostu jesteśmy taką małą ekipą właśnie. No, dokładnie.
Jak Faga dostał się do Ice Squadu, to chyba już odpowiedziałem. Sami planowaliśmy, mm-hmm. żeby zrobić taki jakby mały kompakt tej grupki. To już macie odpowiedź poprzednio. Faga, do ciebie pytanie. Czy zamierzysz iść na studia? Szczerze? Jebać studia. Plus jeden. Jeżeli by było to pytanie do mnie, to ja tak samo. Jakby szkoła, technikum to jest już taki szczyt możliwości dla mnie. Nie chcę mi się już totalnie jakby uczyć. No i raczej dla mnie nie jest aż tak bardzo potrzebna ta szkoła. Tak się same. Bardziej uczę na własnym doświadczeniu niż w szkole. Szkoda mnie nauczy jedynie co, no to liczyć i mówić, nie wiem, czytać, o tak samo. Choć nie, czytać najpierw mama mnie nauczyła, więc szkoła mi to daje. To prawda. Nie poszlibyście do sklepu i nie powiedzieli, dzień dobry, poproszę pierwiastek z trzech chleba. Prawda? To fakt, to fakt. No właśnie. Okej. Okay. Czy pamiętacie kogoś ze przedszkola? Faga? Ja z przedszkola pamiętam dokładnie wszystkich, no bo w sumie były to osoby z tej samej wsi, co ja przede wszystkim jestem w niej i też jakby te osoby w sumie były gdzieś tam ze mną w kontakcie do gimnazjum tak naprawdę, w sensie po gimnazjum już ten kontakt się wiadomo z każdym bardziej rozerwał, bo gdzieś tam każdy poszedł do innej szkoły i w ogóle wiadomo i też jakby przestałem się z większością osób zadawać, ale pamiętam dokładnie wszystkich z przedszkola. To ja pamiętam gdzieś tak 2-3 osoby z tego. Z przedszkola. Jakoś tak, nawet chyba znam tylko jedno imię z tych gości z przedszkola, resztę nie pamiętam totalnie, bo już straciłem z nimi kontakt po prostu. No okej, okay, kolejne pytanie, co my tutaj mamy? Teraz czekaj, jak tak, to kto imię wspólne przeżycia, co? Aha. Aha, jak tak, to kto podaj imię i wspólne przeżycia z tą osobą, dajmy na to z przedszkola, tak? No chyba tak. To mogę ja teraz zacząć z tym na pewno jednym gościem. To zadzwoniłem do Bomby, że do nawet 12, że Bomba jest w szkole i jeden z kumpli z podstawówki, w trzeciej klasie podstawówki to było, dostał chyba około 3000 zł kary. Lubasz. No i mi się oczywiście ten uwinęło. Dostałem tylko uwagę i nagane na koniec roku, ale to tam. Jakoś się tym nie pojmowałem, wielce. Okej, to ja mam taką sumie jakieś historię z przedszkola, to nie wiem. Była taka akcja jedna, że z takim Łukaszem i Kubą. Jakby często się jakby, nie wiem, napieprzaliśmy takimi mieczami, że tak to z klocków zrobionymi, co nie? I była jakaś taka akcja, że Kuba wziął ten miecz, tak, zrobił sobie miecz z tych klocków i tak przywalił Łukaszowi prosto jakby w twarz, nie? I dostał prosto w zęby i mu wybił chyba 4 zęby naraz. Także taka dobrze, historia z przedszkola. Dobrze, że to były merciaki, nie? Ta. Co? Puzian mały. No i wymarzona ilość subów? Nie, mogę ja zacząć. Moją wymarzoną ilością subów na ten moment jest 500 subskrypcji, to brakuje mi 3. A wymarzoną tak, co kiedyś bym chciał osiągnąć, to 1000 subskrypcji. To jest taki wymarzony cel mój. Bo wtedy już bym mógł się chwalić na dzielni. O kurwa, jestem YouTuberem! To ja generalnie tak minimalnie. Ja w głowie jestem osobą, która strasznie wysoko celuje gdzieś tam na tym YouTube i w ogóle. I minimalnie dla mnie to jest takie 10 tysięcy subów. Najwięcej ile bym chciał mieć. Znaczy tak max to milion zdecydowanie, ale to wiadomo. Daleka przyszłość, zobaczymy. Może kiedyś się uda. W dalekiej przyszłości. Powodzonka. Jeżeli... Aha, to też nie. Macie rodzeństwo. Dla mnie mogę ja zacząć? Możesz. Ja nie mam rodzeństwa. Okej, okay, ja mam siostrę starszą o 4 lata. Okej. Okay. No i to wszystkie pytania w sumie. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na mój kanał, jak i subskrybujcie Fagę. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Może kiedyś jeszcze jakiś challenge z Ice Squadu leci. Oby. Oby. To co, do następnego. Bajo! Bajo!